badań. Wystawa w Instytucie Pileckiego. Zarówno działań samej grupy, jak też skali tej pomocy. Wydaje mi się, to było widoczne zarówno podczas otwarcia samej wystawy, jak też podczas prezentacji, publikacji na tą chwilę jeszcze w języku polskim. Wśród zainteresowanych, wśród uczestników tego dużego wydarzenia powzięło w nim udział sto kilkadziesiąt, blisko 200 osób. I byłem zaskoczony tym, że w sposób oczywisty wzbudza zainteresowanie lista. To jest pierwsza rzecz, która dzieje się niemalże natychmiast po tym, kiedy tego rodzaju publikacja, w szczególności ta publikacja, trafiała w ręce też naszych rozmówców. W pierwszej kolejności sprawdzane są nazwiska. My tych nazwisk na tej liście mamy ponad 3000. To w sposób oczywisty skłania do tego, aby tą listę przewertować w poszukiwaniu bądź członków rodziny, bądź też znajomych, bądź też nazwisk, które z różnych powodów różnym osobom kojarzą się z wydarzeniami dotyczącymi grupy Ładosia. A sam temat zarówno posła, jak też jego dyplomatów jest na tyle sensacyjny, także w detalach dotyczących działalności samej grupy, że w sposób, wydaje się, oczywisty, wzbudza to uwagę ludzi, inspiruje, interesuje. No i z tego rodzaju pytaniami też stykaliśmy się w trakcie samego otwarcia. To były zarówno pytania dotyczące działalności grupy, oczywiście publikacji samej listy, ale także kształtu kolejnych naszych działań czy planowanych badań, bo ja po raz kolejny podkreślę, lista jest początkiem, to jest początek badań. Udało ustalić się kilka tysięcy, ponad 3200 osób, z czego mamy niecałe 3000 nazwisk, co do których możemy już próbować z jednej strony powiedzieć, ta lista to wykazuje.